Dzień 13 lutego 2020 roku był to dziwny dzień, w którym wszelakie znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakowe klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Przynajmniej z punktu widzenia kibica Ajaxu. Cześć, ja się nazywam Tomasz, ten kanał nazywa się tak, a ten film nagrywam dlatego, że pojawiła się oficjalna informacja, że Ajax dogadał się z Chelsea w sprawie transferu Hakima Ziyecha. W komunikacie, który można znaleźć na stronie ajax.nl, czytamy, że Ajax i Chelsea doszły do porozumienia w sprawie transferu Hakima Ziyecha. Zawodnik dołączy do ekipy z Premier League 1 lipca 2020 roku, a sezon dokończy w Amsterdamie. Kluby porozumiały się w sprawie 40-milionowej kwoty odstępnego. Kwota ta może wzrosnąć do 44 milionów po spełnieniu różnych zmiennych. Kontrakt marokańskiego piłkarza obowiązywał do 30 czerwca 2022 roku. To jest bardzo ważny transfer bardzo ciekawy, transfer, który w moim odczuciu, zwłaszcza w kontekście tego, że Ajax nie jest jakoś przesadnie intensywnie obserwowany przez zdrowych na umyśle ludzi, no, domaga się szerszego omówienia. Pozwolę sobie to zrobić. Wydaje mi się, że najczęstszą kwestią, która jest poruszana w temacie Hakima Ziyecha, jest to, że jakim cudem taki piłkarz tak długo został w Holandii? Co z nim jest nie tak, że w przededniu 27 urodzin, które w marcu będzie Hakim obchodzić, że on cały czas grał tylko i wyłącznie, no umówmy się, w lichej lidze holenderskiej. No cóż, to jest dosyć złożona sprawa, kilka razy już o tym mówiłem, ale powtórzmy to kolejny raz. Ziyech przede wszystkim przez całą karierę nie chciał odchodzić byle gdzie. Jeżeli połączymy to z tym, że to jest piłkarz, który w żadnym klubie nie zgodziłby się na rolę zmiennika, taki jest jego charakter po prostu, no to otrzymujemy dosyć trudną, skomplikowaną kombinację. Kombinację, która sprawia, że, no nie wiem, czy wyobrażacie sobie, żeby Ziyech był piłkarzem rotacji w, nie wiem, w Realu Madryt? Myślę, że tak. Ja nie mam problemu z wyobrażeniem sobie czegoś takiego, ale jeżeli dodamy do tego to, że Hakim chce być gwiazdą, czy tam pierwszoplanowym piłkarzem, no Real Madryt to trochę problematyczna miejscówka w tym temacie. W lato pojawiały się plotki o Bayernie. No nie jestem przekonany, że w Bayernie taki status mógłby dostać. Trzeba też wspomnieć, że Ziyech musi, przynajmniej w moim odczuciu, funkcjonować jako gwiazda. Musi funkcjonować jako piłkarz, wokół którego większość rzeczy się w danym klubie kręci. Tak to już jest skonstruowane zwierzę, ten Ziyech, że tak po prostu działa. No i jeżeli to wszystko połączymy, no to nie było zbyt wiele klubów, które byłyby w stanie zagwarantować to wszystko Ziyechowi. Poziom, ambicje, ale również miejsce w składzie, no bo Ziyech jakkolwiek świetnym nie byłby piłkarzem, no to nie jest to poziom, nie wiem, Messiego czy Kevina De Bruyne, powiedzmy. Dlatego między innymi z powodów braku okazji, braku odpowiedniego dla siebie miejsca, bardzo długo w Holandii został. I odnośnie tego bycia gwiazdą, nie sądzę, żeby w Chelsea nagle stał się zawodnikiem, no, absolutną gwiazdą, nie wiem, kalibru Hazarda swego czasu. No ale chyba przyszła po prostu pora, że Hakim musiał troszeczkę swoje jakieś tam oczekiwania obniżyć i dlatego padło na londyński klub. Londyński klub, w którym będzie się chyba czuł dobrze. Ziyech to też naprawdę charakterny koleś. Koleś, który nie boi się wyrażać swoich emocji. Koleś, który bardzo często ma swoje zdanie. Nie brakuje mu również ekspresji. No i regularnie zdarzało się, że sprawiał wrażenie bardzo niezadowolonego, schodząc z boiska na przykład, kiedy był zmieniany, nie dlatego, że umierał z bólu, czy że, nie wiem, jakiś tam bardzo ważny mecz Ajax czekał. No i czasami dawał wyraz swojemu niezadowoleniu, nie wiem, tam rzucając bidonem czy coś takiego. Media to zawsze rozmuchiwały. A Erik ten Hag i sam Hakim Ziyech potem
mówili, że hej, nie ma problemu, tak to po prostu bywa. Jesteśmy ludźmi ambitnymi i w danej chwili czasami emocje są tak silne, że nie da się nad nimi kontrolować i takie rzeczy się dzieją. To nie jest tak, że ktokolwiek się na kogokolwiek obraził. Zresztą Erik ten Hag jest trenerem, który no, bardzo dobrze z Ziyechem zawsze współpracował. Hakim no, był uznawany wręcz za takiego synka trochę, jednego z dwóch, trzech Erika ten Haga. No ale ich drogi się rozeszły. No w każdym razie ta charakterność Ziyecha sprawia, że no, domyślam się, że kilka klubów mogło czuć się tym odstraszonymi. Jakieś 2-3 sezony temu można też było mówić o tym, że to piłkarz trochę w destrukcji leniwy. Można też było mówić, że jego forma jest naprawdę, no, że długimi tygodniami potrafi prezentować się no, sporo poniżej swoich możliwości, ale odnoszę wrażenie, że pod Erikiem ten Hagiem Ziyech rozwinął się naprawdę bardzo mocno w obydwu tych aspektach. Jest pracowity, to nie jest tak, że jak akurat nie ma swojego dnia, to że Ajax gra w 10. No nie, pomaga, wraca się, biega i nawet jeżeli nie zawsze jest z tego jakiś wymierny pożytek, no to nie można mówić o tym, żeby przechodził koło meczu czy coś takiego. Dłuższe dołki formy raczej też przestały mieć miejsce. Rozwinął się, jest to już piłkarz dojrzały. No i odnośnie tego, dlaczego tak długo w tej Holandii został, no trzeba wspomnieć, że w Amsterdamie było i nadal jeszcze jest mu po prostu dobrze. Ajax jest klubem zakochanym w sobie, Ajax jest klubem, który lubi sztukę, który lubi efektowną piłkę, który o tym, że gra efektowną piłkę, lubi mówić i tak dalej. Jest on taki troszeczkę bufoniarski element, no i to bardzo do Ziyecha pasuje. To jest jedno. Drugie, kurczę, no Ziyech jest najlepiej zarabiającym piłkarzem w Holandii. On brutto dostaje teraz na sezon około 5 milionów euro. Oczywiście tam trzeba podatki od tego odliczyć. I oczywiście nie są to pieniądze, które byłyby nie do pomyślenia gdzieś tam gdzie indziej. W Anglii przede wszystkim. No ale też to są takie pieniądze, że szło żyć z tego, tak? Nie było tematu, żeby Ziyech miał w tej materii jakiekolwiek wątpliwości. No i kibice. Ziyech po pierwszym sezonie zwłaszcza, no bywał wygwizdywany. Bywał wygwizdywany ze względu na swój styl gry, do którego jeszcze dojdziemy. No i bywał wygwizdywany w związku z tym, jak wielkie oczekiwania wobec niego wszyscy mieli, bo trzeba też wspomnieć, że on z Twente do Amsterdamu przychodził jako jedna z największych gwiazd ligi, kosztował 11 milionów euro, czyli mnóstwo sosu jak na ekipę z Amsterdamu, ale no, wyszedł na jaw charakter Ziyecha i tutaj nie mam na myśli tylko jakieś zakochanie w sobie, jakąś tam ekstrawagancję, ale wychodzi też na to, że to jest naprawdę silny człowiek, przynajmniej w głowie. No i w nogach, bo grać potrafi. Swoją konsekwencją i swoimi występami sprawił, że w tym momencie można mówić wręcz o takim nabożnym stosunku trybun do Hakima. Ziyech jest jedną z tych osób, których nazwisko jest najczęściej wykrzykiwane przez trybuny Arena. Nie jest to byle co. Myślę, że w tej materii obecnie przynajmniej równać się z nim mogą tylko Nicolas Tagliafico oraz Donny van de Beek. No i Hakim Ziyech. To jest ta trójka piłkarzy, których nazwiska są najczęściej, którzy mają najczęściej słyszane przyśpiewki. No, jest to coś. Krótko mówiąc, jak pączek w maśle ma Ziyech w Amsterdamie, do tego ma Mazraouiego, który jest jego dobrym ziomalem. Onana również jest jego dobrym ziomalem. Onana, który swoją drogą, no tak, dosyć wylewnie się pożegnał z Ziyechem na Twitterze. Nawet jeżeli jeszcze będą długo ze sobą grali, no to tam widać, że jest spora zażyłość. No, dlatego. Było wiele powodów, przez które
Ziyech nie miał powodów, żeby jakoś dramatycznie mocno byle gdzie chcieć odchodzić. Musiała się trafić dobra propozycja, musiał być w takim wieku, że już naprawdę zupełnie nie ma sensu dłużej siedzieć w Ajaxie, zwłaszcza że z tym Ajaxem wygrał wszystko, co był w stanie wygrać. No, doszedł do finału Ligi Europy, wygrał dublet, został piłkarzem roku w Holandii. No, można. No, w Lidze Mistrzów też mu nie najgorzej poszło. Także ciężko mi sobie wyobrazić, żeby za Ajaxem był w stanie ugrać coś jeszcze. To był już czas. No i teraz tak. Jest mi bardzo przykro, że Hakim Ziyech opuszcza Ajax. Jest mi bardzo przykro, bo to, że klub forsuje gify z Ziyechem jako czarodziejem, ma to sens, bo jest to wyjątkowo efektowny piłkarz. Piłkarz, który nadaje rytm drużynie z przodu. Będzie mi go bardzo brakowało, a jednocześnie sam fakt, że tyle lat miałem sposobność oglądać Hakima w koszulce najpiękniejszego klubu na świecie, no przepełnia mnie to jakąś wdzięcznością, no bo nic nie wskazywało na to, że aż tyle lat z nim dostanę. Przepełnia mnie to wdzięcznością, zrozumieniem, no i nie mam cienia pretensji do Ziyecha, że chce zmienić otoczenie, że chce w końcu pójść do wielkiej ligi. Niektórzy kibice Ajaxu, nie wszyscy, ale też nie jest tak, że jakaś bardzo mała część, twierdzą, że tych 40 plus 4 milionów euro to jest za mało. To jest bardzo mało jak za Ziyecha. No nie do końca się zgadzam. Hakim skończy w marcu 27 lat, jak już wspomniałem. Hakim ma kontrakt do 2022 z Ajaxem. Hakim powinien już w ubiegłym sezonie i dwa sezony temu odchodzić. Zgodził się na to, żeby pozbyć się klauzuli odstępnego z jego kontraktu i tak dalej. Wydaje mi się, że klub był, zwłaszcza w kontekście tego co na boisku Marokańczyk pokazywał, był winny mu to, żeby nie robić jakichś nie wiadomo jakich wielkich problemów przy odejściu. No bo Marokańczyk sobie na ten transfer zapracował, a też nie można mówić, że tych 40 plus 4 to jest jakaś, to są jakieś frytki, jakieś orzeszki, jakaś śmieszna kwota. Ziyech zostanie trzecim najdroższym piłkarzem sprzedanym z Ligi Holenderskiej. Drożsi byli tylko Frenkie de Jong i Matthijs de Ligt. W zasadzie Matthijs de Ligt i Frenkie de Jong. Czyli piłkarze, wydaje mi się, że o większych talentach, wyraźnie młodsi. Piłkarze, którzy dużo bardziej ekscytowali całą Europę. A Ziyech? Nie chcę mówić, że Ziyech to jest jakiś oguraz, no bo nie bez powodu w ogóle tyle już o nim mówię, ale wszystko to układa mi się w to, że no kurczę, 27-latek, który całą karierę spędził w Eredivisie i no jest, po prostu ma takie, a nie inne CV, to i tak są dobre pieniądze. Tak mi się wydaje, to jest rynkowa cena za tego typu piłkarza. No i tyle. Oczywiście nie wiem, czy Ajax za 40 baniek będzie w stanie sobie zrekompensować taką stratę, bo to jest jeden z tych piłkarzy, którzy definiują jakąś epokę, ale no cóż, zawsze się chce więcej. Tyle tylko, że to tutaj nie budzi to jakiegoś mojego wielkiego oburzenia, szczerze mówiąc. Wspomniałem o definiowaniu epoki i tak dalej. Myślę, że warto wspomnieć, że Hakim Ziyech jest tą osobą, która spina tych ładnych parę lat Ajaxu, które uznać należy za te najpiękniejsze, bo od momentu, kiedy przyszedł, Ajax doszedł do finału Ligi Europy, no i zaliczył też ten ubiegły sezon, o którym no, nigdy nie zapomnę. No i w międzyczasie Ajax miał trzech różnych trenerów. W międzyczasie przechodziło przez ekipę wielu zawodników i to cały czas Hakim był ważny. To jest jedyna osoba, która cały czas była kluczowa. Matthijs de Ligt dopiero wchodził w dorosły futbol. Frenkie de Jong pojawił się jeszcze później, mimo że jest starszy od de Ligta. Erik ten Hag też nie jest od początku tego okresu w klubie. Wydaje mi się, że to Hakim Ziyech jest tą najważniejszą osobą w tym całym czasie. I
Zdałem sobie z tego sprawę dopiero teraz, słuchając pewnego podcastu tam anglojęzycznego. Postaram się nie zapomnieć, żeby wrzucić link w komentarzu przypiętym pod tym filmem. I kurczę, tak, to jest prawda. Całkowicie się z tym stwierdzeniem zgadzam. Jakim piłkarzem jest Ziyech? Czy poradzi sobie w Londynie? No, piłkarzem jest... Potrafi grać wystarczająco dobrze. No, to, co zrobił z Chelsea na Stamford Bridge, jaki tam dał koncert, myślę, że jest najlepszym dowodem na to, że tak, to jest ten kaliber zawodnika. Ubiegły sezon, ten sezon również są dowodami na to, że to jest koleś, który no, powinien grać na tym poziomie. Czy odnajdzie się w Anglii, w zupełnie innym stylu życia, w innym otoczeniu? W lidze, która pewnie bardziej jeszcze będzie go kopała po kostkach i tak dalej. Tego nie wiem, nie jestem pewny, ale bardzo mocno wierzę w to, że będzie robił różnicę. No i pojawiają się pytania, w jaki sposób będzie ustawiany w tej Chelsea, czy do tego klubu pasuje i tak dalej, i tak dalej. No cóż, widzę jakieś tam głosy, że on powinien na dziesiątce grać. No nie wiem, cały ubiegły sezon i cały ten sezon z Hakiem gra na prawym skrzydle i spisuje się tam naprawdę bardzo dobrze, to jest to miejsce, w którym może sobie złamać na tę swoją lepszą lewą nogę, magiczną lewą nogę i posłać niesamowite podanie w pole karne, takie wiecie, świdrujące szesnastkę, tak żeby kolega na długim słupku mógł piłkę wpakować do siatki. To jest zagranie, które jest grane cały ten sezon. Quincy Promes bardzo dużo z tego skorzystał, również w Lidze Mistrzów i niby wszyscy wiedzą, jak to będzie zagrane, a i tak to zawsze działa. Wszyscy się na to nabierają i jestem przekonany, że również w Londynie będzie z tego korzyść. I Ziyech jest też piłkarzem, który dużo strzela. Za dużo strzela. Jego strzały są często naprawdę anemiczne. Myślę, że ma jeden z gorszych procentów na tym poziomie strzałów sensownych, czego nie da się policzyć, ale wiecie, o co mi chodzi. A jednak mimo wszystko warto, tak? Zalicza wiele strat, no bo nie boi się driblingów i tak dalej, ale kurczę, Messi też zalicza mnóstwo strat, bo często próbuje, a udaje się coś naprawdę fajnego, kreatywnego zdziałać na tyle często, że warto zapłacić tych x strat, czy nawet potencjalnie straconych po tym bramek. No bo piłkarzy kreatywnych nie ma wcale aż tak wielu, a bezpieczne granie to nie jest granie, które prowadzi do bramek. A Hakim nie gra bezpiecznie, Hakim zawsze ma inicjatywę. I dobrze jest, żeby mieć go na prawym skrzydle, bo trzeba też pamiętać, że nie jest to oczywiście typowy skrzydłowy, ale nie brakuje mu dynamiki. Oczywiście nie jest to tak szybki piłkarz jak Dawid Neres, czy nie wiem, Arjen Robben za swoich najlepszych lat, czy w ogóle w trakcie kariery, ale nie można powiedzieć, że to jest jakiś statyczny piłkarz. To nie jest tak, że skrzydło Chelsea straci dynamikę. Prawą nogą też się potrafi posłużyć, ma naprawdę bardzo dobry dribbling. W ogóle technika użytkowa tego piłkarza, jakieś tam elastiko, rabony i tak dalej. To jest wszystko to, co Ziyech robi. To jest wszystko to, czym Ziyech sprowadza ludzi na stadion. I wydaje mi się, że tak kreatywnego zawodnika Chelsea po prostu potrzeba. Bo to jest ktoś, kto potrafi otworzyć każdą defensywę. A jeżeli ma swój dzień, to w ogóle samodzielnie niemalże wygrać cały mecz. O jego długich podaniach, no to można by naprawdę bardzo długie poematy pisać i to poematy klasy absolutnie mistrzowskiej. To ważny transfer. Transfer, który obawiam się, że ostatecznie zburzy ten piękny Ajax. No cóż, trzeba się już do tego powoli przyzwyczajać. Zobaczymy, co będzie dalej, ale życzę Hakimowi jak najlepiej. Wydaje mi się, że Chelsea będzie miała z niego pożytek. Wydaje mi się, że to jest piłkarz, którego na tym prawym skrzydle chcieliby mieć dużo bardziej właśnie od Williana. Bo Ziyech, chociaż jest podobnej jakości, czy podobnego stylu piłkarzem, no to ogląda się go przyjemniej, jest regularniejszy, jest pracowitszy z tyłu, jest lepszy po prostu. I tak długo, jak kibicom Chelsea będzie wystarczyło cierpliwości i dojrzałości, posunę się do tego stwierdzenia,
żeby nie wygwizdywać go, kiedy kolejny raz straci piłkę, kiedy kolejny raz odda beznadziejny strzał, no to będą z tego owoce, jestem przekonany. No i ktoś powie, że wow, ale Willian jest ważny, bo stałe fragmenty. Uwierzcie mi, Hakim też z wolnego potrafi strzelić. Może nie aż tak pięknie jak Lasse Schüne, ale to umówmy się, że jest unikacik. Ale też dośrodkować ze stojącej piłki. No, mieć kogoś takiego w ogólnie pojętym ataku, to jest naprawdę skarb. I wspomniałem też, że wiele osób by go widziało na dziesiątce, na środku. Ja uważam, że lepiej wygląda na boku ataku. Uważa też tak Erik ten Hag, jeżeli spojrzeć na ostatnich półtora sezonu. Ale to też nie jest tak, że on na tej mediapuncie sobie nie poradzi. Poradzi sobie jak najbardziej. Powiem więcej, nawet w trójce pomocników sobie też poradzi. Zwłaszcza, że to jest naprawdę, mogłoby się wydawać inaczej, zwłaszcza patrząc na jego posturę. Ale to jest pracowity piłkarz. Pracowity piłkarz i do tego bardzo bystry, który potrafi przewidzieć to, co będzie robił rywal. Krótko mówiąc, no, gratulacje Chelsea. Dobrego piłkarza kupiliście. I to za naprawdę dobre pieniądze, bo nawet jeżeli wspominałem o tym, że ja nie mam jakiegoś problemu z tym, ile Ajax dostał pieniędzy, uważam, że to uczciwa cena, no to patrząc z perspektywy Chelsea, no to wygląda to wszystko jak okazja. I to chyba wszystko, co mam do powiedzenia na temat tego transferu. Zachęcam do pisania w komentarzach, może sobie pogadamy szerzej na temat tej przeprowadzki. Chętnie poodpowiadam, może coś pominąłem, może gdzieś waszym zdaniem jakąś bzdurę powiedziałem. Chętnie się poodnoszę, jak już wspomniałem. Zachęcam też do zajrzenia do komentarza, który jest przypięty pod tym filmem. A tak poza tym to dzięki za uwagę. Cześć. Za patronowanie mojemu kanałowi dziękuję Mike'owi z Underground Peaks.